Garbarnia Kraków wygrywa mecz przed własną publicznością z rezerwami Śląska Wrocław, aż 6-1. Jak ocenisz ten pojedynek? Wynik jest wysoki, tak, ale mecz był bardzo ciężki. Zostawiliśmy dużo zdrowia. Przede wszystkim powiem tak, że wynik wynikiem, ale pokazaliśmy też dzisiaj konsekwentną grę, wysoki pressing i to, co trenujemy cały tydzień, już kilka tygodni, to dzisiaj pokazaliśmy i w meczu, tak? Mimo tego, że straciliśmy w 6 minucie bramkę, po naszych błędach, oczywiście trzeba to przyjąć na klatę, ale udało się nam odwrócić los spotkania. Po pierwszej połowie było 1-1, nawet nikt by nie powiedział, że tak aż wysoko się skończy ten mecz. Ale cieszymy się, że się udało strzelić dużo bramek w końcu, tak, nawet nasze i napastnicy strzelali, tak, nie tylko jakieś po stałym fragmencie. Także cieszę się. Przede wszystkim chciałem dedykować ten mecz, ogólnie to wygrane, dla naszego zawodnika Kamila Kuczaka, z tego, że u niego teraz dużo ma, dużo wyzwań ogólnie w życiu, przede wszystkim i zdrowotnych, nie tyle szczęśliwych, ale z drugiej strony też i szczęśliwych, bo i syn się urodził i tak, i gratulujemy jego całego serca, czekamy jego w szatni, jego powrotu, życzymy dużo zdrowia, wiem, że to jest silny chłopak i bardzo szybko wróci do nas, a właśnie dlatego chciałem zdedykować tą wygraną dla ciebie, Kamil. W najbliższą sobotę już mecz jubileuszowy, nie będzie co prawda meczu ligowego o punkty, lecz starcie z Wisłą Kraków. Czekacie na ten mecz? Oczywiście, to jest jakby duża feta dla klubu, tak? To jest stulecie klubu i taki mecz z Wisłą Kraków sprawdzi się w tle ekstraklasowca, to naprawdę, naprawdę jest fajny. Fajne wydarzenie w klubie, ale też patrząc na ten mecz, koncentrujemy się na mecz z Hutnikiem, tak? To też są derby, jakby przez od soboty do wtorku zagramy dwa derbowe mecze w Krakowie, no to na pewno mecz z Wisłą będzie przygotowanie pod meczem z Hutnikiem, tak? I bardziej koncentrujemy się oczywiście jako zespół, jako drużyna na mecz ligowy, ale nie pomijając tego, na pewno warto zagrać z drużyną ekstraklasową, z Wisłą Kraków, aż takim klubem. I oczywiście czekamy na ten mecz.